Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w A. Czy P, czyli pytaniach granicznych. No właśnie, pytaniach granicznych, czyli to są takie pytania, czyli coś albo coś. Mhm. My zadajemy takie pytanie ogólne i prosimy was o pytania na naszym stories, także zachęcamy do odwiedzenia nas na Instagramie i na stories. Czyli my pytamy o pytania. I teraz? A wy zazwyczaj... Pytacie nas, którą zarazę wybieramy. Dokładnie tak. I teraz sobie na nie odpowiemy w kolejnym odcinku z tej serii. A wy oczywiście piszcie w komentarzach swoje odpowiedzi, typy i uzasadnienia, bo też jesteśmy ciekawi, co wy myślicie o tych wszystkich sprawach. Wesele w Warszawie czy poprawiny we Wrocławiu? No nie wiem, no jak można odpowiedzieć na to, jeżeli jedno się wydarzyło, a drugie nie. No właśnie. Więc chodzi oczywiście o nasze imprezy. Na imprezę naszą poprawinową we Wrocławiu są jeszcze bilety. Możecie je kupić w 22 czerwca. Tego wydarzenia, nie, wideo. Tak, dziadziu, więc ciężko powiedzieć, na chwilę obecną przeszliśmy nasze wesele, było rewelacyjnie, super, no, więc wybieram to, co się wydarzyło, a nie to, co się nie wydarzyło. A, czyli tak idziesz, bo ja z kolei pomyślałem, to twoja odpowiedź, a moja odpowiedź jest taka, że ja pomyślałem, że wolę żyć przyszłością niż przeszłością. No nie wiem, nie masz pewności, czy to się odbędzie, może nie dożyjemy tego czasu na przykład, wiesz o co chodzi, wszystko może się zdarzyć. Nie wiem. Marta Linkiewicz czy Aneta Aglam? No. Ja pierwszy? No nie wiem, no powiedzmy. Ciężki wybór, bo cenię Anetę Aglam za to, że jest słodką weganką, a Marty Linkiewicz gdzieś tam zmieniłem o niej zdanie po Królowej Przetrwania. I chyba tak na co dzień, jeśli miałbym kogoś spotkać na przykład na ulicy, to wolałbym spotkać Martę Linkiewicz. Odważnie. Chociaż kiedyś się spotkałem na ulicy i mnie zwyzywało od pedału. I nie zakończyło się to najlepiej? No nie, ja zdecydowanie wybieram Anetę Aglam. Nie wiem o co chodzi ze starym, co mu w głowie odwaliło. Dla mnie tutaj nie ma w ogóle co porównywać, nie? Jedna jest jakąś może specyficzną babką opowiadającą o weganizmie i świecącą cyckami, a druga leje się w klatce i jest jakaś taka nieobliczalna całkowicie, więc no nie. No to się różni. Dłubanie w nosie czy w uszach? Ja wybieram dłubanie w nosie. Naprawdę lubię dłubanie w nosie. Chociaż jestem zaskoczony twoją odpowiedzią, ponieważ uwielbiasz dłubać w uszach, co udowodniłeś już wielokrotnie, wciskając tak głęboko patyczki, że później miałeś jakieś zapalenia. To prawda. Także nie polecam tego robić, mimo że sam to robię regularnie. Ale nie uważam, że to jest najlepsza i najfajniejsza rzecz, którą robię w swoim życiu. A dłubanie w nosie jest spoko, bo jest takie, bezpieczniejsze. Jest mało inwazyjne i sprawia dużo przyjemności, daje satysfakcję, relaksuje. Jakby totalnie wspieram dłubanie w nosie. Tak, ja również jestem fanem dłubania, lubię to. Kilka razy dziennie zazwyczaj to się odbywa, a czasami jak na przykład jest jakiś dzień w biegu na mieście i nie da rady sobie podłubać za bardzo, no to jest trochę smutno, ale z drugiej strony jak wrócisz po całym dniu, dokładnie, nazbiera się, więc to jest super. Dla mnie jedyny minus dłubania jest taki, że na palcach zostają gluty. No ale ja na przykład potrafię się tego pozbyć, bo na przykład to zmyć albo wetrzeć w chusteczkę. Gorzej, jeżeli ktoś na przykład wystrzeliwuje je w jakieś różne randomowe miejsca, jak na przykład ścianę, i później to tak sobie tam zostaje. Tak nie jest. No, on już wymyśla. Wolałbym na przykład, żeby to się nie odbywało. Stringi czy gacie? Jestem tutaj confused. Dlaczego? Nie wiem, co to są gacie. No chyba, że takie, wiesz, szerokie, większe i tak dalej. No ale skąd wiesz? Gacie... No tak, to rozumiem. Dla mnie gacie to są również stringi. Dla mnie gacie to jest wszelka forma bielizny, tak? Takiej krocznej. Krocznej. No bo niektórzy też nazywają bielizną skarpetki, tak? Albo cyckonosze jeszcze. Albo cyckonosze. No ja nie wiem za bardzo o co chodzi. Małe, co przyjmiemy? Musimy przyjąć jakąś jedną wersję chyba. No ja przyjmuję, że to są te duże gacie. W sensie masz na myśli luźne bokserki? Na przykład. No to musimy przyjąć jedną rzecz, ale nie na przykład. Tak. To są luźne bokserki. Gacie to są luźne bokserki. Tak. Nie opięte. Tak. Ja wybieram gacie, czyli luźne bokserki.
ponieważ czuję się w nich komfortowo i spędzam w nich całe dnie w domciu, więc wybieram je. To też zależy od pogody i sytuacji, ponieważ na przykład idąc na jakiś event, tak, to raczej założyłbym stringusie, bo tak bym czuł się lepiej niż jakieś luźne majty. No ale z drugiej strony, jak często gdzieś wychodzę na takie eventy, żeby zakładać stringusie, a jednak po domu chodzi się w luźnych, więc no muszę wybrać tak zwane gacie. TVP czy TVN? Ty pijesz i znowu ja muszę odpowiadać. Nie, no ale to też jest tutaj, wiesz, właśnie, ja za bardzo to wszystko overthinkuję, tak, oczywiście, no ale to są moje problemy umysłowe, więc przynajmniej możecie być tego świadkami i mieć trochę na jakieś rozrywki. I jeżeli chodzi o właśnie na przykład poziom rozrywki, no to bym wybrał TVN, bo lepsze formaty robi. Tak. Ale nie pałam do tej stacji czy osób tam pracujących jakąś specjalną sympatią ze względów na po prostu osobiste jakieś traumatyczne przeżycia, o których opowiadam w książce oczywiście. Czyli co wybierasz w końcu? No i wymyślę jeszcze, a ty co? Ja wybieram jednak TVN. Z bólem serca, ale wybieram TVN, bo TVP było jakie było, tak? Każdy wie, że było głównie najgorszym. No teraz jest inne, teraz tak? Teraz jest inne, tak, to prawda, ale jest dla mnie zbyt nijakie. A TVN jednak przyciąga mnie jakimiś formatami, nazwiskami, swoim jakimś wizerunkiem. Przyciąga cię swoim wizerunkiem. Może to po prostu jest, wiesz, ten syndrom sztokholmski. Może tak być. Może ja tak nie być. Twierdzę, że tak nie jest. No więc dobra, niech będzie. Pójdźmy w tę stronę. Okej, ja też. Głodny Adam czy niewyspany Patryk? Ja wybieram głodnego Adama z tej prostej przyczyny, że ja jestem zwykle niewyspany i zwykle ziewam i tak się obijam. Jestem taki, wiecie, taką kluchą. Także wybieram głodnego Adama, bo niewyspany Patryk jest raczej taką codziennością. No ale nie rozumiem, to nie wybieramy ja tego, nie co wolimy? Co wolimy wybieramy, no to jeżeli wolisz niewyspanie swoje niż mój głód, to powinieneś wybrać odwrotnie. Tak myślisz? Nie wiem, no ale jakby... Bo ja się pogubiłem już troszeczkę. No właśnie widzę. Trochę niezręcznie, ale idąc do mnie, tej bardziej ogarniętej osoby, no to ja bym wybrał siebie z tego względu, o, czyli zgadzamy że się. Ja potrafię przeżyć na głodzie. I na przykład jeżeli mamy do wyboru coś, czego nie chcę jeść i coś, czego nie chcę jeść, to nie zjem. Najprawdopodobniej przez najbliższych, nie wiem, kilka godzin, dopóki nie trafi mi się coś, co będę chciał zjeść. Ja jeśli mam do wyboru coś, czego nie chcę jeść, a coś, czego nie chcę jeść, to zjem obie te rzeczy. No właśnie, no właśnie, to jest ta różnica. Niewyspanie, no Patryka, no to jest raczej standardem i... No i on też pracuje nad tym, tak, w ciągu dnia, robiąc sobie jakieś drzemki czy coś takiego. Pracuje. Albo po prostu odpływając, nie, i nie ma z nim kontaktu, ma zamknięte oczy przez pół godziny, czasami chrapie albo jakoś drga się, po czym po pół godziny coś go wybudza, wiecie, otwiera takie mokre, czerwone oczy i jest taki: ja nie spałem. Nie spałem. Musiał czy Musiałowski? Ja wybieram Maćka Musiała. Dlaczego? A wydawało mi się, że miałeś jakieś bliższe kontakty z tym drugim. Nie miałem nigdy z Musiałowskim bliskiego kontaktu. A z pierwszym? Z pierwszym też nie miałem bliskiego Czyli kontaktu. Czyli z nikim nie miałeś? Z nikim nigdy, z żadnym Musiałowiczem? Z żadnym, nie miałem żadnego kontaktu. Żadnego może nie, ale bliskiego kontaktu. Co jest bliskim kontaktem? No na przykład, wiesz... Buzi w nosek. Buzi w nosek. Dobra, dlaczego wybierasz dlatego tego tancerza? Tancerza słynnego, ponieważ jego wizerunek jest mi bliższy i bardziej przystępny, a Maciej Musiałowski, mam wrażenie, że jest takim, stał się takim wyniosłym paniczem, który ma jakąś tam zamek, on ma jakiś zamek. Ojejku, to ty teraz tutaj jakiś beef robisz? Chcesz sprowokować? Nie, dlaczego? No nie wiem, jakiś wyniosły panicz po prostu. Ale tak... Szejdujesz ostro. Nie, tak po prostu tak odbieram jego obecny wizerunek i jest to po prostu mi... Czyli nienawidzisz go po prostu? Absolutnie go nie nienawidzę. Absolutnie nie.
Ja nigdy nie poznałem żadnego, nie, właściwie tego drugiego poznałem, nie wiem, czy to można nazwać poznanie, powiedział do mnie cześć kiedyś. W sumie chyba to wygrywa, więc wybiorę Musiałowskiego, nawet nie z tego powodu, że kiedyś powiedział mi cześć. Nie, nie mam. Jasne. Oczywiście, że z tego powodu. Nie obserwuję żadnego z nich karier. Wydaje mi się, że ten drugi był kiedyś jakoś bardziej taki szalony, a teraz chyba trochę się uspokoił i jakieś piosenki tworzy. Tak. Bo chyba nawet na Eurowizję miał propozycję. Ten pierwszy za to... Ja mam na uwadze jego wypowiedzi z przeszłości dotyczące tego JP2, Boga, religii, praw kobiet i tym podobnych rzeczy. I z jednej strony wydaje się taki bardzo nowoczesny i trendy, ale z drugiej strony myślę, że powinien, nie wiem, włączyć sobie alarm i zorientować się, w którym roku żyje. Plus ta korny reklama z tym lakierem na paznokciach, to było takie niezręczne dla mnie. To jest takie głupi, taki szczegół, ale to było dla mnie takie niezręczne. A ty jesteś taki pamiętliwy. Jestem strasznie pamiętliwy, tak. Słuchajcie, ale po prostu no taki jestem. No i jeżeli coś jest głupie, wyjątkowo, no to po prostu wiedzcie o tym, że zapamiętam to, tak? Muszę wybrać Musiałowskiego. Stanowski czy Wojewódzki? To jest właśnie tak, jedna choroba, między jedną chorobą a drugą. Ja mogę odpowiedzieć pierwszy, Boże. Jeżeli chcesz. No dla mnie akurat to jest łatwe. No. Ja mam większe, zdecydowanie większe doświadczenie jako obserwator, widz z Wojewódzkim, więc wybiorę jego, ponieważ uważam, że w przeszłości jego niektóre odcinki jego programu były ciekawe, całkiem śmieszne. Może po prostu byłem wtedy znacznie młodszy i moje poczucie humoru też było jakieś inne. Ale też pamiętam jego udział w Idolu i uważam, że świetnie się nadawał do jury. Dawał tam dużo kolorytu. No jest takim błaznem i ma jakieś gigantyczne mniemanie o sobie i nie interesuje mnie. No ale ten drugi to jest po prostu taki cwaniak. Wiesz o co chodzi? Wiem. Taki śmierdzący cwaniak. Nie, że się nie myje, tylko po prostu wali na kilometr, że po prostu to jest wszystko takie... Że nie, to jest po prostu takie brudne, takie obślizgłe, nie? Wiesz co chodzi. No to ja wybiorę podobnie, mimo że Jakuba Wojewódzkiego jakoś totalnie nie cenię w 2024 roku, ale uważam, że mimo wszystko jest inteligentną osobą i mimo wszystko coś w swoim życiu zrobił takiego, co mnie w jakiś sposób interesuje i co wkracza w moje uniwersum, a Krzysztof Stanowski, jakby nie będę mu odmawiał inteligencji czy jakichś tam dokonań w dziedzinie dziennikarstwa sportowego. Ja się na tym zupełnie nie znam, także w ogóle nie będę w tę stronę wchodził. Ale obecnie nie przedstawia i nie tworzy rzeczy, które w jakikolwiek sposób mogłyby mnie zainteresować, zaciekawić, które chciałbym obejrzeć. Czyli właściwie nigdy nie przedstawiał. Tak. Bo to jest ta różnica, nie? Tak. Że jeden jakieś osiągnięcia, można powiedzieć, ma naszym zdaniem, w naszych kręgach, no, a drugi nie. Mama ginekolog w końcu używa mózg, czy Doda zdejmuje wam bana? Tyle odpowiadałeś ostatnio pierwszy, to może ja teraz pierwszy tę trudną sprawę. No to ja bym wolał, żeby mama ginekolog w końcu używała mózgu, aczkolwiek tutaj jest taka moja errata, że ja uważam, że mama ginekolog używa mózgu, po prostu jest osobą kontrowersyjną i która nie gryzie się często w język i mówi rzeczy, które dosłownie ma na myśli, a przez to, kim jest w życiu, jaką miała ścieżkę życiową ze sobą i obecnie ma i z jakiego domu pochodzi, jest trochę według mnie odklejoną postacią. Dlatego uważam, że jej często wypowiedzi wkurwiają, rozśmieszają i tak dalej, ale nie uważam, żeby była osobą, która nie używa mózgu. Tak samo, zgadzam się. Doda zdejmuje wam bana. Wiecie co, no założyła nam tego bana, ale jakby mamy fejkowe konto, więc obserwujemy ją po prostu z fejkowego konta. Dzisiaj nawet patrzyłem, czy coś nowego u niej, straszna nuda. Zresztą wyjebane, no kogo to obchodzi, nie? O Boże, dała nam bana i co ja teraz? No nie będziemy płakać, no mówmy. Cokolwiek. Nie, no w sensie ja również zgadzam się z twoją pierwszą wypowiedzią. Myślę, że tutaj ktoś nie przypada bardzo za małą ginekolog. No i okej, ma do tego prawo. Ma. Niech będzie ta pierwsza odpowiedź. Ale czy ona nie używa mózgu? No nie wiem, myślę, że raczej jest to wymagane na co dzień w jej zawodzie. Śmiech przez łzy, czy łzy ze śmiechu? To nie jest to samo? No nie, chyba nie, bo śmiech przez łzy to jest ci smutno, ale się śmiejesz. Stało się coś złego, płaczesz i nagle zaczynasz się śmiać?
Tak. To jest niepokojąca oznaka. To jest taka, dzwonimy na ambulans chyba. To coś takiego jest? Nie wiem, ja to tak rozumiem. I dla mnie to jest to samo, tylko po prostu inaczej powiedziane. Ja wybieram łzy ze śmiechu. Ja ogólnie jestem osobą, która nie płakała jakieś 20 lat i jest mi z tym powodu nie najlepiej. I jest to rzecz, którą sobie przegaduję na terapii, ale łzy ze śmiechu... Ale ściemniasz teraz już. Co? Ale no to zależy. Nie, nie płakałem. Zależy, to, czy miałeś jakiś wodospad. Może nie miałeś jakiegoś wodospadu, ale nigdy nie wzruszyłeś się na myśl o jakimś jedzeniu albo jego braku. Nie, akurat albo nie. Coś ci się nie powiodło. Błagam cię. Wzruszyłem się, ale nie było tak, że leciały mi łzy. A coś leciało ci? Nie leciały mi łzy, byłem taki po prostu, miałem mokre oczy, ale nie leciały mi łzy. Albo wciągnąłeś te łzy w ostatniej chwili, gdy już chciało je wypłynąć. Ja nie umiem wciągać łez. Skoro były mokre oczy, to co się z nimi stało? Wyschły? Tak, bo nie utworzyły się łzy. Nie było takich filmowych łez. Gadasz jakieś głupoty. Ty gadasz jakieś głupoty po prostu. Jest ty gadasz jakieś głupoty. Typem, straszne. Którego trzeba by podpiąć pod ten wariograf, bo po prostu co, za każdym razem jak coś gadasz, to ja po prostu nie dowierzam, co ty gadasz, człowieku. A ja nie dowierzam, że ty cały czas negujesz to, co ja mówię. No bo tak jest. Nie, nie jest tak. Ty żyjesz w jakiejś fikcji po prostu. To ty żyjesz w jakiejś fikcji na mój temat. Nie. Tak. Oraz odpowiadając na pytanie, wybieram drugie, ponieważ pierwszego nie do końca rozumiem. Rihanna czy Beyoncé? Ja wybieram panią Rihanna. Same. Dlaczego? Za całokształt twórczy bardziej cenię jej ogólne dokonania muzyczno-kulturalne niż pani Beyoncé. Z całym szacunkiem dla pani Beyoncé, ale po prostu... kontrowersje zbudzisz. Oczywiście, że tak, ja wiem o tym. Ale chodzi o to, że jej ostatnie płyty, bo chyba już nawet płytami mogę to jakimiś erami nazwać, totalnie nie wpasowują się w moje gusta. I jakby od Who Run The World Girls... Od tej piosenki dalej... Było coraz gorzej. Było, dla mnie już było coraz gorzej. I jakby kumam, że ludziom się może to podobać, mogą być zachwyceni i tak dalej, ale po prostu to nie było dla mnie. Wcześniejsze rzeczy, które robiła, kochałem nad życie. Jakieś wcześniejsze, bardziej balladowe piosenki, trochę wolniejsze i z trochę większą ilością tekstu. Ja przywykłem już do tego, przyzwyczaiłem się, nie wiem o co chodzi, może to po prostu jest silniejsze ode mnie i nad tym nie panuje, a czasami nad nami, ale po prostu my zazwyczaj jesteśmy w jakiejś opozycji do większości, tak? Tak. I nie wiem, no tak jest. Ja w ogóle nie czuję fenomenu Beyoncé. Niech sobie każdy lubi, słucha i wielbi kogo chce, ale ja po prostu nie kupuję tego. Ma niektóre piosenki, które rzeczywiście lubię, czy to jeszcze za czasów Destiny's Child, czy solowo, ale mam wrażenie, że w ostatnich, nie wiem, 10 latach nagle z piosenkarki ona stała się jakąś ikoną i boginią i w ogóle jakimś po prostu stworzeniem nadludzkim. Ty. A tak naprawdę nie wiem, co ona takiego zrobiła, żeby to się zadziało. Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie widzę też jej jakiegoś gigantycznego wkładu w popkulturę. Nie widzę, żeby sama komponowała, pisała i wszystko robiła. No po prostu jest piosenkarką, którą umie śpiewać i tyle. Ale w skrócie mam wrażenie, że po prostu wyżej niż dupę ma i chyba, nie wiem, to ludzi tak jara, że ona sama po prostu ma o sobie takie duże mniemanie, więc inni to, większość może nie inni, ale większość to kupuje i jest happy, a jak dla mnie wolę twórczość pani tej Hanny, to jest ta Hanna Banasiuk? Banasiuk. Tak? Nie, Banaszek. 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 Bo ona może śpiewać za bardzo nie umie, ale przynajmniej nie ukrywa tego. Jest taka, co? No jest po prostu sobą. Być na jeden dzień lokiem Magdy Gessler, czy sztuczną rzęsą Caroline Derpieński? No jeden dzień to i tak jest długo, myślę. To jest bardzo długo. Biorąc pod uwagę, ile mogą żyć, tak? Te doczepione włosy, czy doczepione rzęsy. Ja bym wolał być lokiem Magdy Gessler. Tak mi się wydaje, chociaż to jest... No dobra, wolałbym być lokiem Magdy Gessler. Mm-hmm. Bo pomyślałem sobie, że jak ona chodzi po tych knajpach, to pewnie włosy jej później zapachy. Śmierdzą, jak wchodzi do tych Ale kuchni. To może fajnie, że tym jedzeniem. No, zależy jakim i zależy, czy dobrym. Włosy nie degustują tego jedzenia, a... Czy na pewno nie degustują? Bardzo często po prostu zapach jest zawsze fajny, no bo co, jakaś frytura, no to co?
A bycie rzęsą. Rzęsą Caroline Derpiński wydaje mi się strasznie upierdliwą pracą i trzeba po prostu cały czas, wiecie, te dodawać posty, kłócić się z Anetą Glam, patrzeć na jakieś Bentley i diamenty. Dolarsy. A bycie Lokiem to po prostu sobie jestem, bujam się, śpię sobie i w ogóle jest super. Mnie trochę przeraża myśl bycia Lokiem, ponieważ tych Loków jest strasznie dużo. No jednym z wielu. Tak, no tak, ale tam jest ich tak dużo, że nie wiem, czy nie czułbym się taki przytłoczony tą pozostałą brygadą. Wiesz co, nie wiem, czy bym się z nimi był w stanie dogadać. Znając mnie, a z drugiej strony Rzęsa jest sama. Ale... No gdzie jest Rzęsa jest sama? Rzęs też jest trochę. No aha, że to jedna Rzęsa, że jedna Rzęsa. No nie ma jednej Rzęsy doczepionej, tylko ma cały pukiel, a jesteś jedną z nich. To co, ona sobie każdą Rzęsę doczepia oddzielnie i każdą tak Rzęsą było. Jesteś? Każdą Rzęsą, znaczy jedną z tych, nie wiem, 100 Rzęs jesteś? Tak. Nie, no to zdecydowanie wolę Magdę Gessler. Wtedy mamy do czynienia z tym samym, czyli za dużo towarzystwa, ale przynajmniej u Magdy Gessler jest ciekawiej, nie? Deszcz w Barcelonie czy słońce w Warszawie? Deszcz w Barcelonie. Ja też wybieram deszcz w Barcelonie. Deszcz jest nam potrzebny i przydatny. Nie jestem jego jakimś wielkim fanem. Bo ale zazwyczaj, jest go bardzo mało akurat. Bo zazwyczaj zdarza się w najgorszych momentach, ale jest go tutaj bardzo mało, szczególnie w naszym regionie, w tej części Hiszpanii. Jest to rzeczywisty problem. Pada u nas czasami raz na miesiąc, a jednak roślinki, zwierzątka i wszyscy tego potrzebują. Więc nie myślę tutaj o sobie, tylko po prostu o świecie. Taki jesteś dobry. Taki jestem dobry, no. Ja też wybieram deszcz w Barcelonie z podobnych powodów. Spędzić dzień z Heizerem czy Stanowskim? O mój Boże, no po prostu chcecie nas wykończyć. Ja bym wolał spędzić dzień z... O mój Boże, myślę cały czas o tym, co jest mniejszym złem. Ze Stanowskim. No chyba tak. Chyba tak. Ja myślę, że Stanowski, tak jak już powiedziałem, ta cała jego postać nie za bardzo. No on jest sprytny, tak? No to oczywiście tego nie można mu odebrać. Żeby spędzić czas, mogło to być może ciekawe nawet, żeby poznać jego prawdziwą twarz i to, co rzeczywiście myśli poza tymi jakimiś, wiecie, tą pozą, taką. Pozą stworzoną dla widzów. Heizer? No Heizer jest po prostu... Ja po prostu nie chcę... Nie mam ochoty go poznawać. Ciśnie mi się na słowa, ale jakieś wulgarne słowa, ale po prostu nie chce mi się już nawet używać, bo nie jest wart tego. A mi się nie chciałoby go poznawać prywatnie. Nie, absolutnie. Nie chciałbym w ogóle patrzeć na niego, być w jego otoczeniu, nic z nim nie mieć wspólnego. Wiecie dlaczego? Bo jestem pamiętliwą osobą. Paulina Smaszcz zaczyna mieć własne życie. Czy Andziaks i Lil Masti nie zarabiają na dziecku? Od kiedy Andziaks i Lil Masti mają wspólne dziecko? To mógłby być ciekawy projekt. Tak, to mógłby być ciekawy projekt. Mógłby się nazywać Advertisement. Tak, no tak, Advertisement to byłaby nazwisko. No, a imiona Lil Anć. Lil Anć. Znaczy ja myślę, że Paulina Smaszcz już chyba niestety odnalazła swoje własne życie, bo po pierwsze nie ma jej w tańcu, nie robi żadnej imby już od dawna, nie udziela się tak często, nie wypowiada się na kontrowersyjne tematy, nie chodzi na imprezy, nie ma z nią wywiadów i ja rozpaczam z tego powodu tak naprawdę. Tak naprawdę rozpaczam z tego powodu. Nie, ja tak samo, masakrycznie. Tak samo, zupełnie nieręcznie mówię. Ale z drugiej strony, kim jestem, aby decydować o tym, czy Andziaks i Lil Masti mogą zarabiać na swoich dzieciach? Ja myślę, że to by było tak naprawdę... przysługą i dla nich, i dla tych dzieci. Żeby co? Żeby tego nie robiły. No tak. Jeżeli bym tak zdecydował, to zrobiłbym im dobrze wszystkim, a ja nie chcę im robić dobrze. Jakby one robią to na własną odpowiedzialność, będą ponosić tego konsekwencje latami, a my będziemy po prostu to obserwować, temu się przyglądać i się śmiać. Szkoda dzieci trochę, ale ja też wybieram Paulinę no, Smaszcz. Życie, słuchaj, taka matka, no... takie dzieci. Jest takie powiedzenie? Nie ma. No trudno, no to już jest. Tak jak mówiłem, ja też wybieram Paulinę Smaszcz. Mam do niej jakąś słabość i mam do niej jakiś taki... Szacunek mam, ale mam do niej jakąś taką... No ja mam sympatię do niej po prostu i na pewno tak, jest najbardziej, z tej trójki jest na pewno najbardziej taką postacią realną. Wiarygodną.
może w jakiś sposób odleciała nam ta. Tak, a jeśli chodzi o Lil Basti i Andziaks, to niech tam się zajmie opieka społeczna. A tam to jest w ogóle fikcja. To jest w ogóle jakieś odrealnienie i niech po prostu, wiecie, no bawią się w tej swojej piaskownicy i tyle. No, na szczęście to nie jest nasza piaskownica. Tak. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Było super. No, było rewelacyjnie. Mm-hmm. Czekamy na wasze komentarze. Dawajcie swoje odpowiedzi, oczywiście, swoje uzasadnienia. Jeśli się z nami zgadzacie albo nie zgadzacie, jeśli odpowiadacie w kulturalny sposób, to zawsze będzie nam miło. A my się tymczasem żegnamy, pozdrawiamy i życzymy wesołych świąt. Pa. Hejka. Dziękujemy. A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.